Witamy serdecznie w 5. odcinku serii Technikalia. Jest to epizod specjalny, w którym podamy wyniki konkursu dla twórców YouTube'owych. Konkursu, który ogłosiliśmy w odcinku 4. W zabawie wzięło udział łącznie 127 kanałów. Po zajrzeniu do każdego z nich powiem wam jedno. Jest taka fraza, takie powiedzenie "People are awesome". I rzeczywiście niesamowite jest, jak wiele różnorodnych zainteresowań i pasji posiadają ludzie. Gry komputerowe, motoryzacja, aktorstwo, muzyka, majsterkowanie, opowiadania, pszczelarstwo, programowanie, vlogi, recenzje sprzętu, dubbingowanie scen, historia, fotografia, wymieniać można by długo. I oczywiście wiele z nadesłanych kanałów znajduje się w bardzo początkującym stadium. Czasem to raptem kilka pojedynczych filmów, ale o to właśnie chodziło w konkursie, żeby dać szansę małym zasięgowo twórcom. Twórcom, którzy często jeszcze szukają właściwego formatu dla swojego kanału. Pamiętam też własne początki. To nie jest tak, że pierwszy mój film ever to był od razu kurs C++, tylko montażu wideo uczyłem się tworząc frag movie z Quake'a, zgrywając najfajniejsze fragi z gry. Także każdy musi gdzieś zacząć i ja to doskonale rozumiem. Wiem też, że wy jako publiczność zgromadzona wokół kanału Pasji, z racji tego, że po prostu znacie naturę pracy przy komputerze, to na pewno doskonale zdajecie sobie sprawę, ile czasu kosztuje stworzenie dobrego wideo. Wiadomo też, że jak to w konkursie internetowym, większość zgłoszonych autorów dozna rozczarowania nie bycia laureatem, bo mamy 127 zgłoszeń i tylko 3 nagrody. Ale przynajmniej w tej naszej zabawie każdy twórca zyskuje na promocji swojego kanału, swojego kontentu. I teraz tak, w niniejszym filmie już za chwilę pokażemy wam 3 zwycięskie kanały i krótko je na filmie sportretujemy, zaś pełną listę 127 kanałów udostępniliśmy wam do przejrzenia na moim blogu oraz na naszym forum. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Za każdym razem na kanał można się szybko udać, po prostu klikając w jego nazwę, albo dla waszej wygody można od razu kliknąć w jeden wybrany film. Wszystkie linki otworzą się w nowej karcie przeglądarki. Dużo było na liście gamingu, a zatem tam, gdzie pojawiały się na kanale gry komputerowe, to wymieniliśmy też ich tytuły, żeby od razu było wiadomo, których gier można się u twórcy spodziewać. Kanały zostały ułożone na liście według kolejności zgłoszeń. Tak jak powiedziano w regulaminie, liczyły się tylko zgłoszenia facebookowe w przeznaczonym do tego poście. Niektóre kanały musiały niestety zostać wycofane z konkursu, czasem za sprawą tego, że po prostu nie było na nich żadnych filmów, a czasem z powodu występujących zbyt licznie wulgaryzmów bądź treści kontrowersyjnych, takich, które w naszej subiektywnej opinii mogą nie być odpowiednie dla najmłodszych widzów. Zachęcam, żeby przy wizycie na kanale, który w waszych oczach ewidentnie ma potencjał, żebyście zostawili autorowi komentarz, suba, może jakąś życzliwą poradę. Dajcie znać, że złożyliście wizytę właśnie za sprawą konkursu. Na pewno zmotywuje to autora do tworzenia dalszych produkcji, do rozwijania swojego warsztatu. No to co, przejdźmy do ogłoszenia laureatów. Mikrofon Blue Yeti Pro postanowiliśmy przyznać twórcy, którego kanał nosi nazwę Janusz Filmu. Gorąco zachęcamy do wizyty. Jest to unikalne połączenie wiedzy z dziedziny kinematografii, montażu, scenografii, tworzenia form wideo i teledysków, a w dodatku niejednokrotnie, uwaga, ta wiedza jest zarapowana, czyli przekazywana w formie hip-hopowej. Unikalne połączenie i okazuje się, że to działa. Wierzymy też, że Blue Yeti Pro przyczyni się do poprawy jakości nagrań lektorskich i nagrań audio, m.in. w serii Magia Kina, jak i pozwoli realizować na kanale nowe materiały, tak ciekawie i kreatywnie przybliżające tajniki kinematografii. Gratulujemy kanału i czekamy na nowe produkcje. Mikrofon Samson C01U postanowiliśmy przyznać kanałowi Mata Kota. Nazwa staje się jasna po spojrzeniu na logo kanału. Filmy tam zgromadzone pozwalają przygotować się lepiej do matury z matematyki, a wkrótce także do egzaminu gimnazjalnego. Autorka, pani Olga, ma naszym zdaniem duży potencjał pomocy wielu osobom. Widać też talent do obrazowego tłumaczenia. A mikrofon, mamy nadzieję, pozwoli tworzyć audio w lepszej jakości, co na pewno przyczyni się do dalszego rozwoju pani kanału. Życzymy wszystkiego dobrego, coraz większych zasięgów oraz cierpliwości i wytrwałości w realizowaniu nowych filmów. Słuchawki Kingston HyperX Cloud przyznaliśmy kanałowi o zabawnej nazwie Porywacz Zwłok prezentuje retro. Kanał to przede wszystkim właśnie retro sprzęt, retro gry, ale również live'y, podcasty, vlogi, relacje z eventów. Autor zdecydowanie ma już jasno określoną wizję swojego kanału, wykazuje pozytywne poczucie humoru i widać w tej twórczości mnóstwo pasji. Zobaczcie zresztą sami, jak wiele fajnych filmów już znajduje się na tym kanale. Mamy nadzieję, że słuchawki przydadzą się w postprodukcji albo w ogóle w użytkowaniu komputera, a najbardziej chcielibyśmy sprawić, żeby ten kanał miał po prostu więcej subskrypcji, bo zdecydowanie na to zasługuje. Gratulujemy wielu fajnych, regularnie uploadowanych produkcji.
I to tyle, jeśli chodzi o laureatów. Mieliśmy tylko 3 nagrody do rozdania. Nie było łatwo podjąć ostatecznych decyzji, sporo też czasu kosztowało nas zapoznanie się z tyloma kanałami, ale uważamy, że było warto. I nawet jeśli wasze nadesłane kanały nie zostały tym razem wyróżnione na filmie, ani nie zdobyły żadnych nagród, to nadal będą promowane na blogu mirosławzelent.pl i naszym forum. Życzymy wam wielu nowych wizyt, a co za tym idzie cennego feedbacku od nowych widzów. Posty z listą zgłoszonych kanałów nie znikną, będą cały czas dostępne. Mamy jednak małą prośbę. Ponieważ trzeba było podlinkować aż 127 pozycji, to być może gdzieś przydarzył nam się błąd w nazwie, albo może jakiś link jest głuchy i nie działa. Śmiało piszcie na blogu, na forum lub na maila. Będziemy te literówki cierpliwie poprawiać. I na koniec dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, zachęcamy wszystkich do eksploracji, do zostawiania komentarzy twórcom, no i kto wie, może za jakiś czas uda się zorganizować kolejny konkurs. Ogółem było to ciekawe doświadczenie i myślę, że dobrze się stało, że taka zabawa mogła się na kanale odbyć. Pozdrawiamy serdecznie, tak twórców, jak i widzów. Do usłyszenia w kolejnych produkcjach.